Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 50. odcinku z serii Civilization 5 z wszystkimi dodatkami na moim kanale. Jak widzicie, to już jest 50. odcinek, dokładnie to już jest połowa setki. A tu nadal jest skomplikowana sytuacja geopolityczna, tak więc no... Tak jak powiedziałem na początku pierwszej serii Cywilizacji, jeżeli ta seria zamknie się w 200 odcinkach, to będzie dobrze. No i tak to samo mogę powiedzieć właśnie o tej serii, jeżeli... Nie, nie. Ja nie chcę. Ja nie chcę wojny. Jeszcze. Ja nie chcę jeszcze z nim wojny. Ja chcę wojny z nim za jakieś 1500 lat, jak się ogarnę. No może nie za 1500, ale za jakieś 100 lat. Bo mniej więcej tyle powinno mi zająć niszczenie tutaj. Gniazda lewactwa światowego, jakim jest Portugalia. Oj, przepraszam was bardzo. Jakim jest Portugalia. To jedno miasto, ten Salzburg, nawet mogę im zostawić. I tutaj coś na tej Jawie. Może nawet... Nie, no na tej Jawie nie, nie. Podbiję sobie całą tą Oceanię. Cały tam ten Wietnam i te inne tego typu syfiate miejsca podbiję. I to, myślę, będzie bardzo dobry plan. W tym czasie Maria Teresa powinna się rozprawić z Gustawem Adolfem ze Szwecji, a ja wtedy zabiorę się za Marię Teresę i z nią się rozprawię. I wtedy moja Polska będzie obejmowała całą Amerykę Północną i Środkową, całą Europę, całe tereny dzisiejszej Rosji. No, to będzie po prostu piękne, to będzie po prostu piękne. To będą cudowne czasy dla mojego państwa, po których nastanie 1000 odcinków budowania. Dobrze, i któraż to tutaj będzie dywizja? Tutaj mamy dywizję 16. Czyli tutaj będzie 17. dywizja piechoty. Oczywiście wszechstronnie ją ulepszymy. Tutaj nasz bombowiec. I co on mógłby zbombardować? Nalot. Jakie ma w ogóle... Nie ma dużego zasięgu tego nalotu. To mi się nie podoba akurat. No dobra, dobra. A tu będzie 18. dywizja piechoty. Musimy w ten sposób to sobie zapisać. Świetnie, moje jednostki już tutaj wędrują. Tutaj mogę sobie bardzo zacnie ulepszyć moich żołnierzy. Za relatywnie niewielką kwotę, ledwo 55 sztuk złota. Dobrze, Kraków. I co w Krakowie? Wiecie, co wybudujemy w Krakowie? W Krakowie wybudujemy lotniskowiec. Tak, dokładnie. Ja. O, tutaj jakieś kolejne lewaki płyną w moją stronę. Oczywiście musimy im tutaj ukrócić żywot na tym łespadole. Tutaj dalej nawracamy nasz Londyn na konfucjonizm, na naszą tutaj słuszną wiarę. Ten bombowiec na razie niech sobie czeka. Niech czeka. Mieszko pierwszy. Tak, Mieszko pierwszy. Mieszko, mój koleżko, rozstaw się proszę tutaj i ostrzelaj tego lewaka. No i tu jakieś pseudodemokracje i inne tego typu głupoty chcą wprowadzać.
Więc no my oczywiście nie możemy na to pozwolić, żeby ludzie w ogóle słyszeli o takich głupotach. Tutaj mamy nasz wspaniały okręt wojenny. Ten okręt wkrótce zakończy istnienie Ameryki. Czołgi... Albo nie, walisz to. Na razie Ameryką nie będę się przejmował. To jest i tak udupiony kraj, który nie jest w stanie mi niczego zrobić, bo stracili wszystkie swoje miasta. A z tego co widzę, nie mają też jednostek, które mogłyby jakoś tutaj im pomóc. W Canterbury zakupimy sobie Inkwizytora. Zauważcie, że te jednostki za każdym razem stają się coraz droższe. To jest tak specjalnie zrobione oczywiście, po to, żeby nie zrobić tu jakiegoś pogromu religijnego, ale oczywiście ja pogrom religijny zrobię, bo jakżeby inaczej, bo nie byłbym po prostu sobą. Coś na wzór Noc Świętego Bartłomieja. Noc Świętego Bartłomieja to było takie wydarzenie we Francji, kiedy wymordowano hugenotów. Zdaje mi się, że to byli protestanci, których wymordowali katolicy, ale nie jestem do końca pewien, dlatego tutaj no nie będę się wypowiadał na ten temat. Przynajmniej do czasu, aż dokładnie sobie przypomnę tą dziedzinę, że tak powiem, tą gałąź historii. Oj, za niej mówiła. Chyba tak, chyba tyle razy prosiła mnie o otwarte granice, że aż za nie mówiła. No wiadomo, no jak prosiła się i prosiła i w końcu się nie doprosiła, to głos jej wysiadł, tak? Ło, tutaj widzę Katarzyna Aragońska, tak jak ja już pancerniki buduję, to fantastycznie. Z racji, że ona jest z Hiszpanii, to na pewno nazwała ten pancernik Francisco Franco. To był generał hiszpański, który rozpoczął wojnę domową w Hiszpanii i sprawił, że Hiszpania z państwa demokratycznego, ale słabego, z niewydolnym rządem, z niestabilnym rządem, który ledwo co sobie radził z utrzymaniem państwa w całości, wstąpiła na drogę faszyzmu. I jakby nie patrzeć z punktu widzenia międzynarodowego, ten faszyzm wyszedł Hiszpanii na dobre, ponieważ Hiszpania nie brała udziału w II wojnie światowej, tak? Była krajem neutralnym, nie stanęła ani po stronie nazistów, ani po stronie aliantów, ani po stronie Związku Radzieckiego. I z racji tego uniknęła zniszczeń wojennych, tak? Więc no tutaj... Tu się generałowi Franco udało coś dobrego zrobić dla jego kraju. Mamy awans jednostki, ponieważ mamy nową jednostkę, konkretnie to mamy spadochroniarzy. I gdzie ja bym mógł tych spadochroniarzy przerzucić? A, jeszcze mamy przetwarzanie tury państw miast. O, w państwach miastach pewnie dochodzi teraz do wyborów w tym momencie, ponieważ co jakiś czas tam dochodzi do wyborów. No wiecie, wybory to są takie głupoty demokratyczne wymyślone, gdzie tam się niby wybiera przywódców i w ogóle. Tak, jakieś takie bzdety z demokracji. No oczywiście w naszym cudownym, szczęśliwym, potężnym państwie dobroci, miłości, szacunku do bliźniego i chęci niesienia tych bliźnich, którzy nie chcą... chęci niesienia zniszczenia tym bliźnim, którzy nie chcą stanąć po mojej stronie. My oczywiście wyznajemy tutaj nie jakąś bzdetowatą demokrację, tylko prawdziwą, jedyną słuszną autokrację, tak? Jedyny słuszny tutaj ustrój, jaki może się pojawić w Polsce pod moimi rządami. Ło, tutaj mamy pancernik parowy, czyli lewactwo znowu w natarciu. 9. Dywizja Piechoty. Ona podejdzie trochę bliżej i niech ściągnie na siebie ogień tamtych jednostek. Tutaj mamy dywizję i to będzie pierwsza dywizja. Kurczę. Pierwsza dywizja spadochronowa po prostu, tak? No nie ma co tutaj... Dobra.
Gdy jednostka ta znajduje się na terenie sprzymierzonym, może wykonać desant spadochronowy do 9 pól stąd. Później może będzie mogła nadal się poruszać. Dobrze, dobrze. Niechaj więc desant zostanie wykonany tutaj. A wiecie dlaczego? Ponieważ kolejnym celem będzie tutaj. Gdzieś tutaj ten obszar. A, świetnie, nasz inkwizytor już tutaj wkraczał. O, w Londynie widzę... nie ma dominującej religii w tym momencie, to świetnie. W Petersburgu oczywiście OPR, żeby się troszkę zaznajomić. Kurczę, oj, krzywo, źle kliknąłem, cholera. Uff, ale dobrze, dobrze, że te jednostki się poprzesuwały, bo już się bałem, że mieliśmy po prostu tutaj szansę na utratę tej jednostki, tak? Znaczy, no może nie tyle szansę, co istniało takie zagrożenie, że tą jednostkę tutaj stracimy. Na szczęście udało się zapobiec tej, no nie ukrywajmy, tragedii, tak? Ponieważ każda utrata jednostki przez wspaniałe państwo polskie jest tragedią. Zobaczmy. Jeżeli byliby tutaj, to by było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wow, będę mógł ich desantować pod Luandę i wtedy będę mógł zająć to miasto. No to byłoby naprawdę fajne, gdyby mi się udało zająć Luandę w ten sposób. Bo to by tylko tutaj dowodziło o wyższości moich jednostek i mojej armii. Poza tym Luandę... No, dokładnie to, czego się spodziewałem, czyli Austria i Szwecja fajtują ze sobą. Tego się nie spodziewałem, ale to mi się podoba, że te dwa kraje zabrały się za Szwecję. W sumie to nagle skusiło mnie, żeby zaatakować też Szwecję, powiem wam, i konkretnie zająć jej dwa miasta, to jak widzicie na mapie najbardziej na lewo wysunięte, czyli te będące w miejscu Polski i Ukrainy mniej więcej, to ja była po prostu no idealna miejscówka, żeby im tutaj zaszkodzić. Oczywiście ja bym zajął im pół państwa. No nagle Helsinki stały się strasznie kuszącą lokacją, wiecie? Zajęcie ich poza tym pozwoliłoby mi połączyć tutaj moje tereny, te na północy i te na południu. Dobrze, dobrze, ty pływaj dalej. Lewaki. No tak, jak to lewaki? Zatopić lewactwo. Tu oczywiście wszędzie tartaki. Jak widzimy, Mieszko... Nie, Bolesław I znowu awansował. I oczywiście dalej będzie ostrzeliwał Aveiro. No, nie ma tak dobrze. Dobrze, i teraz zobaczmy, jak daleko mogę ich tutaj desantować. No, jak się okazuje, na całkiem duży dystans mogę ich desantować, ale jeszcze tego nie zrobię, ponieważ ja chcę ich mieć jeszcze bliżej, tak żebym pod samą Aveiro mógł ich podesłać.
Dobrze, w Canterbury zakupimy wielkiego proroka. Dokładnie tak. Jak widzimy, tutaj lewactwo dalej próbuje do nas płynąć z Luandy, ale oczywiście my im to zaraz uniemożliwimy skutecznie i będziemy dalej ostrzeliwać tą Luandę, bo ja chcę to miasto, ono ma być moje. Swoją drogą, ciekawe, czy jest możliwy bezpośredni desant na miasto i zajęcie go. Jeżeli na przykład takie miasto nie miałoby obrony, to byłoby naprawdę ciekawe rozwiązanie, bardzo tutaj wpływające na taktykę. Lewaki mają tutaj pancernik. Na pewno nazwały go Lenin, Marx albo Engels. Na pewno, ja jestem tego pewien. To jest na pewno Marx albo Engels ten pancernik. Dobrze, dlatego my go zatopimy tutaj prawilnym polskim okrętem podwodnym i wszystko będzie dobrze, wszyscy będą szczęśliwi, może poza załogą lewicowego statku, ale to już nie jest mój problem. Tutaj jak widzimy, Luanda troszeczkę zaczyna się opierać, ale zaraz jej ten opór zredukujemy po tym, jak wyślę mojego wielkiego proroka do Londynu. Niech on tam prorokuje. Niech wyprorokuje rychłe zwycięstwo wspaniałych żołnierzy polskich. Dobra. Embargo na Portugalię, okej. Dobrze, dobrze, czyli głosowanie, myślę, będzie tutaj po mojej myśli jak najbardziej i to mi się bardzo podoba. To mnie naprawdę cieszy. Jeszcze bardziej cieszyłoby mnie, gdyby Szwedzi oddali mi Helsinki. Czego chcę? Ja mam żądanie. Dawaj Helsinki. Dobra. No a po twoim trupie też mogę to dostać, po prostu przejadę po nim czołgami, tak? Myślę, że to nie będzie tutaj wielki problem. Zaraz mu tutaj zrobię małą demonstrację siły, ale to jeszcze nie teraz, ponieważ teraz ja chcę mieć mój okręt tutaj w pobliżu. O, konkretnie to chcę go mieć na Morzu Bałtyckim, żeby móc zatopić Marxa, Engelsa albo jakiegoś innego lewackiego przywódcę.
Tutaj postaramy się rozwalić najpierw obronę Luandy, potem te jednostki wokół i wtedy spróbuję desantować tutaj moją obronę moich spadochroniarzy, tak? Wtedy oni mogliby całkiem spore zamieszanie zrobić na tyłach nieprzyjaciół. Co to, coś do mnie leci? Bo tak widzę, ta artyleria się rozstawiła, jakby coś do mnie leciało. No, lecą do mnie pociski z tego pancernika. Ale... o, dokładnie, tak jak myślałem, lecą do mnie też bombowce. Ojojoj, to się źle skończyło dla tego bombowca. U, tutaj też się coś napierniczają. Kto z kim? Portugalia, z moim sojusznikiem. Bardzo zacnie, to mnie bardzo cieszy. Niech się tłuką, niech się tłuką, niech się pozabijają najlepiej. Mój wpływ na Sydney słabnie? No dobrze, no trudno. No, nie, no jakoś nie za bardzo mnie to boli. Bardziej zastanawia mnie, dlaczego to w sumie moi sojusznicy nigdy nie stali się tacy rozlegli terytorialnie, jak tutaj chociażby właśnie Portugalia, tak? Oni powinni stać się też w końcu tak rozlegli terytorialnie, przynajmniej w poprzednich częściach cywilizacji na pewno staliby się tacy rozlegli. Niech tutaj stoją te czołgi. I niech blokują drogę. Jak to czołgi. Dobra, tutaj płyniemy. Tu zaczynamy kopać. Spadochroniarze doszli najdalej jak się dało. Tutaj obrona oczywiście przeciwko atakom dystansowym. No i zaczynamy dalej ostrzeliwać Luandę. Ale też nie tylko Luandę. Ostrzelamy też oczywiście inne rzeczy, takie jak na przykład tutaj tą artylerię przeciwlotniczą. Oraz tutaj Aveiro. Jakże pięknie ono wygląda. Co my tu mamy? Rekrut Bolesław odkrył, że bizantyjska armia właśnie maszeruje, by dokonać niespodziewanego ataku na inną cywilizację. Uuu, ciekawe. O, to będzie ciekawe, bo Bizancjum wjedzie w Hiszpanię, czyli nowy rozdział wojny światowej, tak? Lewactwo znowu próbuje jakieś tutaj swoje brudne sztuczki uskuteczniać, żeby przedostać się w pobliżu moich wspaniałych państw. Świetnie, mamy wielu wyznawców. I teraz usuń herezję z tego miasta. Świetnie, świetnie, nie ma już herezji w Londynie. Kolejnym miastem naszej świętej antyheretyckiej misji będzie Hastings, gdzie wprowadzimy jedyną słuszną wiarę, a następnie zabijemy wszystkich heretyków. To samo w Nottingham i w Yorku. I dzięki temu nasza wspaniała wiara będzie się szerzyła bez przeszkód, bez oporów. Ja bym chciał zobaczyć tutaj, jak będzie wyglądała ta wojna, bo to będzie naprawdę ciekawe. Izabela w tym momencie atakuje Szwecję razem z Austrią, ale w momencie jak Portugalia wypowie wojnę, w momencie jak Bizancjum wypowie wojnę Hiszpanii, proszę cię, za to to ja powinienem ci zająć czwarte kraju. O, tutaj widzę, jakieś zmiany zaczynają się dziać. Zniknęło portugalskie miasto Salzburg, czyli Portugalczycy po prostu wymazują zajęte miasta. Dlaczego Portugalczycy to robią? Dlaczego? Nie wiem, nie wiem. No nie mam pojęcia, może po prostu mają jakiś tajny masoński plan redukcji populacji świata, tak, żeby łatwiej było im wprowadzić NWO. Możliwe, możliwe, że tak właśnie działają, że to właśnie jest tutaj ich plan.
To jest oczywiście kolejny powód dlatego, abym ja ich tutaj wykończył, tak? No bo w innym wypadku lewactwo zdominuje świat, no i będzie lipa, będzie niesamowita lipa. Świetnie, mamy nową technologię. Uwolniona potęga atomu zmieniła wszystko poza naszym myśleniem. Dlatego zmierzamy ku niesłychanej katastrofie. No, to jest po części prawda, po części jednak nie, bo właśnie dzięki broni atomowej nie doszło do III wojny światowej. Z prostego powodu, w momencie kiedy trwała zimna wojna, Ameryka i Związek Radziecki chciały się nawzajem pozabijać, a nie doszło do tego tylko dzięki temu, że jedna i druga strona miała tyle bomb atomowych, że mogła spokojnie zmieść drugą stronę z 10 razy. Dobra, to teraz tak. Wy tutaj, tych lewaków. Wy tutaj, to miasto lewackie, Luandę. A wy desantujecie się do miasta. Czy to się uda? Dupa, to się nie uda. Dobra, desantować mi się tu. Co? Że też, że się nie da? No to jazda tutaj. Desant w pełni udany, jak widzicie. Dobra, czyli teraz tak. Fortyfikuj w tej turze. Płyniemy, płyniemy. Tu oczywiście nie wpłynę, bo mi się kolejne lewactwo rozstawiło strategicznie. Tutaj mamy już jedną słuszną religię, więc wielki prorok zmierza w tym momencie do Nottingham. Dobra, zobaczmy Uran. Tu go jeszcze nie mam opanowanego. Wow, w pizdu daleko. To jeszcze na pewno nie mam go opanowanego. O, tutaj zaraz będę go miał opanowany. Ciekawe miejsce. Ciekawe. O, tutaj trzeba jak najbardziej wybudować kopalnie. Ewidentnie tu trzeba wszędzie kopalnie. Dobra, co teraz? Co teraz? Popatrzmy, co tu jest mi potrzebne. Kurczę, wszystko jest mi potrzebne, no. Ale lipa. Ale lipa. Ekologia jest mi potrzebna do taktyk mobilnych i do fizyki kwantowej, którą muszę mieć, żeby stworzyć ostatnią część statku kosmicznego. O mój Boże, o mój Boże. No dobrze, no dobrze. To w takim razie... dobra, na razie penicylina. Dzięki temu odkryję ekologię. Ona da mi operę w Sydney, którą wybuduję sobie w Krakowie. Tak, opera w Sydney będzie w Krakowie. To z kolei doprowadzi mnie do telekomunikacji. Wow, i to będzie fantastyczne, ta wieża CN. Atomowy okręt podwodny, fajny. Narodowe Centrum Odwiedzających, co dodaje, we wszystkich miastach musi być zbudowany hotel, koszt z tym wyższy. 100% kultury, cudów świata, cudów natury i ulepszeń. Wow, to będzie epickie w momencie, kiedy to wybuduję w Warszawie. Bo w Warszawie będę, mam już wybudowany Broadway, który dodaje mi 4 wolne miejsca na te, jak to się nazywa, na muzyczne dzieła sztuki. Wow, to będzie piękne. Dobra, czyli w tym momencie będziemy kończyli ten odcinek, ponieważ jest on już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o pozostawieniu komentarza pod odcinkiem z tym, jak chcielibyście, aby dany odcinek się toczył, jak dana wojna mogłaby się dalej potoczyć.
Oraz pamiętajcie też o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni na tym kanale coś dla siebie. Ja wam jeszcze raz dziękuję za to, że oglądaliście, no i na razie.